Oczywiście dla mnie ta książka miała kluczowe znaczenie i ja po prostu staram się nie zapominać, że ten film jest o Lechu Wałęsie, a nie o Danucie. Ale myślę, że to jest niezwykłe, ponieważ z tej książki płynie jedna rzecz i ona jest niesamowita, że Lech Wałęsa i Danuta Wałęsa to byli wtedy już wolni, bardzo głęboko wolni ludzie. W takim sensie wolności myślenia, reagowania i to, co się wydarzyło, było tylko możliwe dlatego, że się znalazł człowiek, który był tak głęboko wolny i miał obok siebie kobietę, która również w jakimś sensie miała wielką siłę i wolność po prostu. Nie wiem, jak to jest możliwe, skąd to się wzięło, jak to się stało, ale tak jest. Tak było. I to jest ciekawe oczywiście, ponieważ to też wynikało z takiej bardzo krótkiej rozmowy, którą ja przeprowadziłam z panią Danutą, że w jakimś sensie ona teraz jest kim innym. To znaczy ta książka pisana z perspektywy 30 lat nie jest jednym do jednego tym, co się wydarzyło w 70, 80, 86 czy 90 roku. I na to też ja muszę w jakimś sensie jakby tak spojrzeć. Ale oczywiście to jest niezwykła pomoc, ponieważ to jest tak, jakbym mogła z nią bardzo, bardzo długo porozmawiać. I oczywiście to jest nie do przecenienia.